Szanowni Państwo, jutro jest polityczna część wizyty pana prezydenta Andrzeja Dudy i małżonki na Ukrainie, ta dwustronna. Czyli polityczny dzień będzie przede wszystkim obejmował rozmowy z prezydentem Ukrainy, z premierem, z przewodniczącym Rady Najwyższej, a także panowie prezydenci przyjmą bardzo ważną deklarację polityczną prezydentów Polski i Ukrainy, która podsumowuje i jest przeglądem wszystkich najważniejszych wątków w relacjach dwustronnych, zarówno w kwestiach bezpieczeństwa, sytuacji gospodarczej, także sytuacji mniejszości narodowych w obu krajach, ale także kwestii historycznych. To niezwykle ważny dokument, który kompleksowo na następne lata opisuje strategię i cele naszej wspólnej polityki polsko-ukraińskiej, relacji polsko-ukraińskich w różnych obszarach, jak powiedziałem, od kwestii historycznych, przez gospodarcze, po kwestie polityczne i bezpieczeństwa. Również jutro bardzo ważna umowa, którą będzie podpisywać Polskie Gazownictwo Naftowe, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, PGNiG, które dzięki tej umowie będzie miało prawo do uczestniczenia w prywatyzacji sektora energetycznego Ukrainy. Chcemy inwestować na Ukrainie, chcemy, żeby to partnerstwo energetyczne także obejmowało własność i PGNiG będzie dzięki tej jutrzejszej umowie miał drogę otwartą do tego, żeby negocjować możliwości wejścia w proces prywatyzacji sektora energetycznego Ukrainy. Także dwa bardzo ważne dokumenty będą przyjęte jutro po politycznych rozmowach, które rozpoczną się w Pałacu Prezydenckim w ramach tej wizyty dwustronnej. Dziękuję bardzo.